na tak zwanym skałce Gotiego i tutaj w sumie wystarczy tak ręką pogrzebać, bo tu już widać różne iskrzące się kryształy. O, właśnie tutaj widać, pokażę. I ja to zaraz sobie po prostu wygrzebię. Tutaj właśnie tak grzebiemy, o, widzimy taki mały, o, ale ładny, weźmiemy go. I grzebiemy, aż coś wygrzebiemy. O, tu taka mini szczoteczka krystaliczna. Kolejny. Dużo tu tego jest. Później zobaczymy, czy uda nam się znaleźć jakieś większe, a efekty jak zwykle pokażę na końcu. Mamy tutaj takie miejsce, gdzie jest dużo takich większych kawałków tych kryształów i gdzie się nie spojrzy, błyskają się. O, tu mamy akurat takie mniejsze, ale duże. O, tutaj jaki ładny. No, myślę. O, tu cały nawet. Myślę, że to jest miejsce godne podziwu i że każdy jest w stanie tu znaleźć mniejsze lub większe kryształki. Tu pokażę jeszcze krajobraz. Tam dalej, a kryształów po prostu nie ubywa. Tutaj, o, gdzie nie spojrzeć, to są połamane kawałki kryształów. W torbie mam już bardzo ich dużo, więc teraz wybieram no takie ładniejsze. Kupimy sobie. O, jakie tu leżą już, tak, no właśnie. Weźmy złoże. Tak. Wycieczka taka fajna była. W tej pół godziny, 45 minutach powstała taka jama. Jeszcze tu widać jakieś kryształy. Ale my już dajemy spokój, a efekty, jak już powiedziałam wcześniej, pokażę na końcu. I wracamy już. Tutaj jest taka ławeczka, tu widać trochę takie minerału, różnych kryształów górskich, kwarców. Tam jest to ładne drzewko i schodki. No i tutaj jest tak cicho, ptaszki śpiewają. Bardzo fajne oświetlenie jest, jakby robić jakąś sesję zdjęciową, to myślę, że się nadaje jak na nas. Oto obiecane efekty końcowe. Jak to widać, trochę się tego nazbierało. Specjalnie wyszło na słońce, niestety jest tu wiatr. Żeby kryształki się błyszczały. Tutaj położyłam takie, no, myślę, że można powiedzieć całe, szczupkami. O. Jaki ładny kryształek. Tutaj mam takie małe. Tam pod nimi są fluoryty i ametysty szkletne. Tutaj też są całe niektóre te kryształki. Ładny kryształek. Mam też parę, no myślę, że można powiedzieć o nich już, szczotek krystalicznych. Ta jest bardzo ładna. Ta. No i myślę, że to już byłoby na tyle, więc może łapki w górę, jakieś subskrypcje. I do zobaczenia przy następnym filmiku.